Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj będzie bookhaul i będzie to taki dosyć mały bookhaul, bo tylko 6 książek, także no nie uzbrało się ich zbyt dużo od ostatniego book haulu, ale jeśli nie nagram go teraz, to później już nie będę miała możliwości go nagrać i nie pokażę w końcu wam tych książek, które do mnie dotarły czy które sobie kupiłam. Także nagrywam teraz właśnie bookhaul z tym, co mam i przez najbliższy czas na pewno. Taki film nie pojawi się na kanale, także jest to jeden z ostatnich book -holi na kanale na jakiś czas. Dlaczego? Powiem Wam o tym w następnym filmie. A tymczasem myślę, że możemy już przejść do pokazywania tych sześciu książek. I jako pierwszą mam tutaj książkę, a właściwie e-book, który kupiłam sobie na Amazonie pod koniec zeszłego roku, w grudniu 2018 roku. I jest to Verity Colin Hoover. Mm, czyli jej najnowsza książka, którą y, napisała, wydaje mi się, że trochę inspirując się swoją przyjaciółką Terence Fisher, ponieważ jest to książka, która jest bardziej według mnie thrillerem niż romansem, a raczej może nie, thrillerem ona też do końca nie jest. Okej, okay, powiedzmy, że jest to romans, ale ma takie mocne zabarwienie właśnie kryminalne, thrillerowe, bardziej thrillerowe niż kryminalne. Więcej o niej mogliście usłyszeć w moim ostatnim podsumowaniu miesiąca, w podsumowaniu stycznia albo grudnia właściwie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było to Ostatnie? Chyba tak, chyba w ostatnim. W każdym razie podlinkuję Wam tutaj na górze film. Także jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej na temat tej książki, to, to zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Kolejne dwie książki, które tutaj mam, to są książki, które dotarły do mnie od wydawnictwa Czwarta Strona lub Winidia. I mam tutaj przebudzonych, Colin Hack. Jest to ta autorka, która kiedyś napisała taką serię, która przez jakiś czas była dosyć popularna, klątwa Tygrysa czy coś takiego. Ja tam tych książek nie czytałam, także nie wiem, jaki styl ma ta autorka. Natomiast ta historia opowiada, jakby opiera się troszeczkę o mitologię egipską. Ja, jak byłam mała, to strasznie mnie to fascynowało. Już chyba mówiłam gdzieś, że zbierałam takie figurki właśnie z takimi bogami egipskimi z mitologii egipskiej. W ogóle chciałam być archeologiem, a najlepiej to egiptologiem. W ogóle Egipt to był taki mój konik. Także cieszę się, że ktoś w końcu poruszył tematykę mitologii egipskiej, bo grecką, rzymską, czy już ostatnio nawet słowiańską, mamy chyba. Um, Mamy jej po prostu przesyt, natomiast o egipskiej jeszcze zbyt wiele w literaturze nie czytałam. Jeszcze tej książki nie czytałam, ale tematyka bardzo mi się podoba i myślę, że kiedyś sobie po tę książkę sięgnę. A druga książka z wydawnictwa, czwarta strona, właściwie nie wiem, dlaczego do mnie dotarła. Jest to chyba już piąty tom Kronik Jaru, czyli Megapolis. Ja poprzednich tomów nie czytałam, w ogóle nic na temat tej serii nie wiem. Pamiętam, że gdy wychodził pierwszy tom to był on reklamowany jako polski Harry Potter czy coś takiego. Dosyć sceptycznie do tego podeszłam. No tej książki czytać nie będę, ponieważ tak jak mówię, jest to już piąty tom z serii. Jest oczywiście przepięknie wydana, w ogóle wszystkie książki z tej serii są cudownie wydane, no ale niestety był to nietrafiona przesyłka w tym wypadku. Dalej mamy książkę, która dotarła do mnie od wydawnictwa SQN, i jest to jeszcze taki egzemplarz przedpremierowy, recenzencki Kocie Mojo. Nie wiem, czy to się do końca tak wymawia. Jest to książka, nie wiem czy, napisana przez tego samego gościa, który prowadzi ten program Kot z Piekła Rodem. On leci na Animal Planet. Ja go czasem oglądałam, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami. Moja mama bardzo ten program lubiła i po prostu czasem leciał sobie gdzieś tam w tle, także kojarzę ten program. Książka o kotach, ja kota mam, to znaczy właśnie teraz już z nim nie mieszkam, bo został z rodzicami, ale, ale kota mam, także cieszę się, że akurat tę książkę dostałam. Chciałabym ją przeczytać w najbliższym czasie, ale nie wiem, czy nie zostawię jej swoim rodzicom właśnie, żeby przeczytali, jak zajmować się naszym kotem, chociaż nasz kot jest dosyć grzeczny. Raczej nie drapie nic, nic nie, nie rozwala, także nie mamy z nią jakichś wielkich problemów, całe szczęście. I już dwie ostatnie książki w tym stosie, to zakupy, które sama sobie poczyniłam na Empiku, ponieważ miałam, dostałam na urodziny kartę podarunkową, no i wykorzystałam sobie ją na książkę, o której już sporo mówiłam chyba na swoim Instagramie, albo gdzieś, wydaje mi się, że już o niej wspominałam. Mia Sheridan, bez tajemnic, jest to jej najnowsza książka. Ja czytałam do tej pory dwie książki tej autorki, ona ma całkiem fajne pióro, całkiem podobają mi się jej historie. Także gdy mam ochotę na takie romanse, to właśnie Mia Sheridan, Brittany C. Sherry czy Colin Hoover to są takie dla mnie pewniaki. No i myślę, że za tą książkę zabiorę się w następnej kolejności, bo całkiem niedawno skończyłam drugą książkę z tego zamówienia. I był to okrutny książę Holly Black, czyli książka, którą zobaczyłam, zamówiłam ją zaraz na początku stycznia, a potem jak zobaczyłam mnóstwo topek 2018 roku, i ta książka pojawiała się w niemal każdej z tych topek, także stwierdziłam, że okej, okay, chciałabym przeczytać, chciałabym zobaczyć, co to takiego. W dodatku brzmiało to ciekawie, bo tutaj mamy świat elfów, także coś, czego w takiej literaturze młodzieżowej jeszcze do końca nie było. No, ale okazuje się, że książki tego typu nie są dla mnie. Wynudziła mnie ta książka, skończyłam ją czytać wczoraj, i to nawet nie chodzi o to, że ona jest zła, bo ona nie jest jakaś taka zła, jak na przykład wiecie, dwór, <gmatic> nigdy nie pamiętam tego tytułu, dwór cierni i róż, która po prostu była nielogiczna, bzdurna i tak dalej, i tak dalej. Ta może nawet nie jest jakaś taka strasznie głupia czy nielogiczna, przynajmniej niczego takiego się nie dopatrzyłam. Natomiast po prostu dla mnie była nudna, nic mnie tutaj nie zainteresowało, i no, utwierdzam się tylko w tym przekonaniu, że. Książki tego typu nie są niestety dla mnie. No i to już wszystkie książki, które w ostatnim czasie do mnie dotarły, które pojawiły się na moich półkach od ostatniego book -holu. Także tutaj jest te pięć książek plus e-book Verity Colin Hoover. Dajcie znać, czy którą z tych książek czytaliście, co o nich sądzicie, czy podobał wam się okrutny książę, bo to jest taka bardzo popularna książka, którą myślę, że spora część z was już czytała i jeżeli, jeżeli czytaliście, to koniecznie dajcie mi znać, czy wam się podobało. A tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zapraszam na moje social media, na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!